każdy ból jest sygnałem, że coś w naszym organizmie się dzieje. Należy na to zareagować, ale właśnie na zasadzie próby znalezienia przyczyny tego bólu, a nie skracanie tej drogi poprzez likwidację tego objawu. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych oczywiście zmniejsza nam dolegliwości bólowe, ale pozostawia skutki negatywne w naszym organizmie, w naszych narządach wewnętrznych, w naszym układzie krążenia, w naszym mózgu, powodując jednocześnie, że tak naprawdę zmniejsza się nasza wrażliwość na te leki i za każdym razem w czasie będziemy potrzebować jeszcze większych środków, żeby zlikwidować obecne objawy, a nie będziemy w żaden sposób wpływać na przyczynę naszych dolegliwości. Jeżeli chodzi o spojrzenie fizjoterapeuty, ból ma nas prowadzić, ma być jak gdyby takim przewodnikiem do znalezienia przyczyny problemu, przyczyny, która wywołuje ten ból, a nie ma być jedynie objawem, który trzeba za wszelką cenę zlikwidować i wrócić do porządku dziennego. Szpital Zakonu Bonifratów razem z Uniwersytetem Śląskim rozpoczynamy akcję uświadamiania społeczeństwa pod kątem szkodliwości leków przeciwbólowych i suplementów diety. Tak naprawdę okazuje się, że w tej chwili mamy epidemię nadużywania leków przeciwbólowych. Dane z 2011 roku pokazują, że w Polsce zakupiono ponad 2 miliardy tabletek przeciwbólowych, z czego tak naprawdę około 8% było przepisanych przez lekarzy. Pozostałe leki zostały zakupione przez pacjentów samodzielnie. Istnieją inne sposoby na radzenie sobie z bólem, jak tylko zażywanie pigułek. Ból jest objawem, nie jest chorobą.